Spektrum świętowało 10 lat istnienia. 10 lat badań na terenie Ekookiem. Dzień dobry, mamy już piątek, 25 października. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zaczynamy Wiadomości Raciborskie. Wczoraj na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja z okazji dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia Spektrum. Były życzenia, wspomnienia i plany na przyszłość. 24 października jubileusz istnienia świętowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich otoczenia. Zarząd Spektrum zorganizował konferencję, w której uczestniczyli członkowie, ale też przyjaciele organizacji. Występy naszych gości, czyli zaprosiliśmy szkołę, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Troszkę nam tu urozmaicą swoim występem naszą uroczystość. Tak samo szkoła zaprzyjaźniona zespół szkół specjalnych. Nasi potopieczni też będą mieli występ, z czego bardzo się cieszymy, bo no jednak dzieci, młodzież w spektrum autyzmu, żeby stworzyć grupę, która się z sobą zgra i coś i będzie umiała pracować, to jest naprawdę coś. Także z tego bardzo się cieszymy. Wśród zaproszonych gości nie brakowało też przedstawicieli instytucji, samorządu, polityków czy działaczy społecznych. Przez 10 lat istnienia Spektrum mogło liczyć na wsparcie organizacji z całego regionu. I samorządy współpracowały, to już jest nasz trzeci samorząd, bo jednak te 10 lat to jest trzeci samorząd. Zdobywamy fundusze, dotacje z Urzędu Miasta, tu jest współpraca naprawdę bardzo dobra. Zakłady nasze raciborskie, Tokaj Kobex, Henkel, Mieszko, no i pomniejsze naprawdę, no instytucje kulturalne, biblioteka, RCEK, MDEK, naprawdę no wszystko, co gdzieś tutaj się znajduje w tym Raciborzu, gdzieś to dotknęliśmy po drodze. I szkoły przyłączają się do Świecenia na Niebiesko, świętują z nami w kwietniu. Naprawdę jest tego naprawdę masę. A historia Spektrum rozpoczyna się w roku 2014. I jak wiele tego rodzaju inicjatyw, zaczątkiem do powstania stowarzyszenia była potrzeba. Najpierw spotykałyśmy się w grupie wsparcia jako rodzice, później tych naszych spraw troszeczkę się zbierało i stwierdziłyśmy, że fajnym rozwiązaniem byłoby zrzeszenie się. I dlatego powstało Stowarzyszenie Spektrum. Głównie matki dzieci ze spektrum autyzmu. Wyszukałyśmy miejsce, siedzibę naszą, wyremontowaliśmy. 10 lat temu tak naprawdę nie było terapii w Raciborzu. Wszyscy rodzice musieli jeździć do Gliwic, do Opola. A nam zależało na tym, żeby tutaj na miejscu, chociaż na miastkę tego stworzyć. Także te pierwsze lata to właśnie było, były te terapie. To chcieliśmy dzieciom zapewnić i to się w sumie udało. Ale właśnie w tym trakcie już powstawały nowe jakby ośrodki w Raciborzu, czyli na przykład Słoneczna Kraina, Szkoła Umiem i już jakby ta... Nie trzeba było tak bardzo dużo iść w tym kierunku terapii. Dzieci rosły, no więc zaczęliśmy patrzeć troszeczkę na tą właśnie dorosłość. Dlatego też cele stowarzyszenia się zmieniają. Dziś, patrząc w przyszłość, jego członkowie marzą o zakładzie aktywności zawodowej, by osoby z niepełnosprawnościami po osiągnięciu dorosłości mogły podjąć pracę. Remontujemy salę, dostosowujemy też do dzieci, do grupy młodzieży. Chcemy stworzyć, takie mamy marzenie, chcemy stworzyć taką salę, w której młodzież mogłaby się przygotowywać tak wstępnie właśnie do podjęcia pracy. No, żeby gdzieś ten start też mieli. Przez 10 lat stowarzyszenia wiele się zmieniło. W sferze marzeń pozostaje na razie zakład aktywności zawodowej, ale najważniejsze dla członków stowarzyszenia jest to, by nadal istnieć, zrzeszać i działać na rzecz osób w spektrum autyzmu. Dziś uczestniczyliśmy w konferencji naukowej pod tytułem Nowe odkrycia archeologiczne na terenie Raciborszczyzny. Wydarzenie odbyło się w muzeum, a związane było z badaniami na terenie Kornic. Konferencję naukową zorganizowano, by podsumować 10 lat badań archeologicznych prowadzonych na terenie Ekookien. My badania w Kornicach, które są związane z rozbudową fabryki firmy Ekookna, rozpoczęliśmy w 2013 roku. I wówczas te badania miały trwać 3 miesiące, ale w związku z rozpędem inwestycyjnym no przedłużyły się na kolejne lata i w zasadzie można powiedzieć, że ponad 10 lat już te badania realizujemy. Konferencja i wystawa jest efektem wielu lat badań. Te badania prowadzą archeolodzy z różnych ośrodków na terenie ziemi raciborskiej, a ta ziemia raciborska jest takim regionem wyjątkowym. Jesteśmy u wylotu Bramy Morawskiej,
w takim naturalnym miejscu, gdzie następowały migracje z południa na północ, z północy na południe, nie tylko zwierząt i roślin, ale też ludzi. Po prostu naturalny szlak migracyjny. Góry przeszkadzały, a tutaj była kotlinka, wzdłuż Odry można było sobie spokojnie migrować, przemieszczać się. I co to spowodowało? To spowodowało, że wszyscy ludzie w dawnych okresach, tych pradziejowych, korzystali z tej bramy morawskiej. Wszystkie ludy, które wędrowały z południa na północ, wędrowały przez nasze ziemie i wiele z nich pozostawiło różne po sobie ślady. Wyniki badań zaskoczyły naukowców. W Kornicach mieli oni niespotykaną szansę, by przebadać tak duży obszar. W sumie wykopaliska prowadzone były na powierzchni 100 hektarów. W wielu sytuacjach znaleźliśmy wręcz unikatowe rzeczy, których nie spodziewaliśmy się w tym miejscu, ale nie spodziewaliśmy się też ze względu na naszą taką ogólną wiedzę archeologiczną. Mamy w zasadzie tam możliwość prześledzenia całej historii pradziejów Górnego Śląska od paleolitu, najstarsze znaleziska są sprzed około 30 tysięcy lat, przez kolejne epoki, aż do średniowiecznej, późnośredniowiecznej wsi, która jakby zamyka historię tego miejsca. Znaleźliśmy tam zarówno pozostałości wielu osad, jak również cmentarzysk. Do takich najciekawszych, myślę, rzeczy zaliczyć możemy pozostałości dużej osady, takiej społeczności, która funkcjonowała na początku trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. Odkrycia te wnoszą bardzo wiele do świata nauki. Dotąd sądzono, że były to półkoczownicze społeczności zajmujące się hodowlą zwierząt. W Kornicach natomiast odkryto pozostałości potężnej osady, co pokazało, że społeczność ta mogła funkcjonować w sposób bardziej osadniczy. Niezwykle interesujące są też cmentarzyska z końca epoki kamienia i z początku epoki brązu, między innymi cmentarzysko kultury pucharów dzwonowatych, gdzie dotąd te znaleziska z terenu ziem Polski były niezwykle rzadkie. Dodatkowo tak naprawdę udało nam się odkryć kompleks zarówno osady, jak i znajdującego się w sąsiedztwie cmentarzyska. My bardzo podkreślamy wyjątkowość tej ziemi raciborskiej i samego Raciborza już od czasów średniowiecza, ale też i tych czasów pradziejowych, bo to bogactwo tej przeszłości nie leży tylko w historii tej, powiedzmy dla nas, nowej czy średniowiecznej, ale też w tych pradziejach. 5 tysięcy lat temu, 7 tysięcy lat temu, 10 tysięcy lat temu ten region cały w tych wszystkich okresach wyróżniał się gęstością osadnictwa. To były też dobre gleby, bo to też warto podkreślić, że ten teren Raciborza, Kietrza, dzisiejszego Głubczyc na przykład, to były świetne gleby rolniczo, więc te ludy, które już korzystały z rolnictwa, też z tego korzystały oczywiście. Przepływająca rzeka była źródłem pokarmu. I takim naturalnym korytarzem komunikacyjnym, takim jak dzisiaj autostrada przecież, no bo rzeką było najłatwiej dopłynąć gdzieś z punktu do punktu. Więc wiele tych czynników powodowało, że ta ziemia była wyjątkowa, że tutaj ludzie się osadzali, że mieszkali tutaj, zakładali swoje osady. Najwięcej znalezisk pochodzi z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Część eksponatów można już oglądać w Raciborskim Muzeum. Wystawa pod tytułem Okna w przeszłość będzie dostępna dla zwiedzających do końca stycznia, a zebrane w czasie badań znaleziska wzbogacą zbiory Raciborskiego Muzeum. Las. Środowisko bytowania roślin i zwierząt. Fabryka tlenu. Filtr powietrza. Magazyn wody. Ochrona gleb. Miejsce wypoczynku. Źródło drewna. Wystarczy chwila, aby to wszystko unicestwić. Rzucony bezmyślnie niedopałek. Pozostawione niedogaszone ognisko. Wypalanie traw. Podpalenie to najczęstsze przyczyny pożarów lasów. Nie bądź samobójcą. Nie niszcz świata, w którym żyjesz. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
dzisiejszych wiadomościach to wszystko. Na kolejny program w imieniu Jolanty Zupko-Bóg zapraszam w poniedziałek. Tymczasem życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu.